Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z aktualizacji. Dzisiaj mamy zadanko z Alex, która tam chyba poszukuje pracy czy coś takiego. Poszukuje pracy dorywczej. I dzisiaj w sumie jest tylko to. Więc następnie jeszcze chcę pozdrowić moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moich wspierających. Bardzo mi miło, że więcej osób tutaj do tego grona dołączyło. A za tydzień, moi drodzy, będzie fabuła. Także co? Lecimy z dzisiejszą aktualizacją. Generalnie zadanko znajduje się na placu Aiden, więc musimy tutaj podejść do naszego przystanku i lecimy tutaj. Żeby to zadanko w ogóle tutaj zrobić, trzeba ukończyć zadanko z sekretnym kamiennym kręgiem. Dodatkowo odblokować właśnie tutaj miasto York jakby, no i upadek gubernatora. My jesteśmy w placu Aiden i wtedy właśnie mamy ten plac, także dobra, lecimy. Patricia, nie spodziewałam się ciebie tutaj. Okej, mamy 100 dla postaci, nawet sporo, bardzo fajnie. Wróciłam na stare śmieci. Zazwyczaj jestem tak zajęta sprawami jeźdźców duszy i podróżami z Tinkanem, że zbyt rzadko odwiedzam dom. Właśnie tak, dom. Urodziłam się i chowałam w mieście Jorvik. Po prostu spędzam całe dni na wsi z uwagi na konie, wiadomo. No i magię. Dzisiaj zajmuję się przygotowaniami do święta. Możemy to zrobić razem, będzie super. Spotkajmy się przy kawiarni, jeśli chcesz, a ja powiem ci, co jest 5. Dobra, także teraz lecimy tutaj. Swoją drogą to naprawdę jest bardzo ładnie. O, nawet tam się takie coś teraz wyświetli. Pewnie zastanawiasz się, co to za święto i jaka jest moja rola. Wszystko ci wyjaśnię. Aha, nie przejmuj się namiotem. Jeszcze do tego dojdę. Czemu to jest właśnie ten nagłe jakiś kolejne 100 dla postaci? Czy oni przypadkiem nie zaszaleli z tymi punktami i doświadczenia naszej postaci? Jakieś skrzynki w ogóle. Aha, mamy armatę, dobra, czyli to jednak nie był żart. Mamy 50% szans na niespotykany sukces i 50% na to, że dojdzie do katastrofy. Aha, my musimy to wystrzelić teraz. Oto ciekawe. Linia czysta, a teraz ognia. Okej. Czekajcie, dobra, czyli musimy teraz to wszystko tutaj zebrać, no dobra. Czekajcie, teraz szukam tego w ogóle straganu. Ten stragan jest gdzieś... Aha, dobra. Czyli dobra, już sobie pójdę tędy. Tutaj w ogóle właśnie są te czapki, o których wam mówiłam. Takie fajne, fancy czapeczki. Wiecie, co chodzi? To jest tylko fajna. No, a tutaj w tym to są jakieś torby, na przykład na siodło, więc o. To jest wilk, nie pies po pierwsze, ale dobra. Mamy owocki, dobra. I tu mamy właśnie kart arbuzem, w ogóle winogrono dla konia, banana to jest też w ogóle. Hit! Dobra, teraz musimy się wrócić. Tu jest w ogóle jakaś scenka. Czy możemy na tej scenie jakby tańczyć, czy nie bardzo? Czy chyba ona tu już była, chociaż nie wiem. Ale muza jest taka ze starego chyba, albo ona jest też na imprezie, ale ona jest też z takiego starego tego parkietu, jak była dyskoteka, także mega fajnie. Dobra, teraz mamy coś tutaj. Ale to jest jakaś taka babeczka, którą zawsze możemy wziąć. I możemy chyba dać gołębiom, jeśli się nie mylę. Chociaż nie wiem, nie pamiętam już tego dokładnie. Przemyśleć 5 kg konia na plac Aiden. Okej. Co to za potworna kreatura? Czy to koń? Niech to, zobaczyli nas za późno, ale planowanie trzeba działać szybko. Ale no dobra, nieważne. Jakoś tak tutaj czemuś gołębio widać. Nie wiem, ale ta babeczka do czegoś była. Może tam gdzieś się przypomnieć w komentarzu czy coś. O, dobra, tu rzucę sobie owoce. Słuchajcie, słuchajcie, po ulicach tego wspomnianego miasta biega wyłoniały wilk. Uciekajcie, kryjcie się, zmykajcie, póki jeszcze możecie. Zadziałało, możesz już rzucić. Rity. No mówże, uczysz się w starej akademii? Nie, czyli jesteś tu, żeby nam pomóc. Nie chcesz teraz zatańczyć wielkiego cza-cza-cza? O, się skojarzyło z tą piosenką z Eurowizji. Chwila, nie jesteś tu, żeby się uczyć, tylko by nam pomóc, prawda? Upewnij się, proszę, że oświetlenie sceny jest tip-top. Kiedy ludzie się zbiorą na tym skromnym skwerku, zobaczą moje tancerki w całej okazałości. Dobra, pek, pek, pek. Są to w ogóle jakieś świece na tej scenie? Dobra. Świece się pięknie palą i niczym się nie przejmują. Spokojnie, nie mam zamiaru ich elektryzować i tworzyć wielkich ognistych kolumn.
Też możemy sobie zobaczyć w toku, że musimy tutaj lecieć. O. Spotkać się w Alex w upadku gubernatora. Ej, naprawdę dzisiaj pedy jest tak strasznie dużo, jakieś nie wiem, czy 1200 może już mieliśmy, czy nawet, nie no, może troszeczkę mniej, ale tam też były po 25 tym, no to tak wiadomo, nie? Ale serio mega dużo pedy dzisiaj jest. Nie biorę się na poważnie, Alex. Dobra. Dzięki, czuję się dzięki temu o wiele lepiej. Lubię mówić i sprawiać, że ludzie się uśmiechają, ale jednocześnie czegoś się uczą. Właśnie, wiesz czego brakuje w tym święcie? Sposobu na to, żeby odwiedzający czegoś się dowiedzieli o mieście Jorvik, a najlepiej będzie w tym celu stworzyć audioprzewodnik. Genialne, nie wpadłabym na to, gdyby nie ty. Siema Alex, robimy to, robimy. Patricia i Alex tworzą audioprzewodnik po mieście Jorvik. Dobra, nagrajmy ten audioprzewodnik, przejdźmy się w różne miejsca i powiemy, co o nich myślimy. Nie martw się, powiedz pierwszą rzecz, która przyjdzie ci do głowy. Klimacik retro i pokazy na żywo co 20 lat. Lodziarnia Leonarda jest idealna. Właściciel oferuje najbardziej szalone smaki lodów, od pandoriańskiego kręciołka po pyszotkę sianą marchewkę. Do tego myślę, że Danoki świetnie się tu siedzi z przyjaciółmi. Z przyjaciółmi myślę, że to będzie spoko opcja. Dobra, lecimy dalej. O Jezu, tutaj normalnie trzeba z jednego końca do drugiego końca latać, naprawdę. Ale spoko, nie no, jakby fajnie, że jakieś PD jest, coś tam się dzieje. Może jest to taki, moim zdaniem, jeden z lepszych zapychaczy tak naprawdę, niż tak na przykład niż taki wyścig, nie? Ale okej, okay. Oto najstarsza kawiarnia Jorviku. Jorviku, sorry. Co obejmuje klasyczne jorwickie śniadanie? Tajemnice. Ale jego częścią zawsze jest... farach, mnóstwo bieków do się... dżemem jorgodowym. Kurde, aż mnie tutaj tramwaj potrącił. W ogóle też fajnie, że tak dużo was tutaj jest na tym i nie tak tam witacie. Dobra, lecimy dalej. Patrzymy pod nogi. Oto najbardziej rozbudowany system transportu publicznego na Jorviku. Tramwaj. Wow. Aż po milionernie, więc nie ma problemu z podróżowaniem. Ciekawostka. Istnieje pewna stacja widmo, o której wiedzą nieliczni. Można się dostać tylko w 54, środę, w 53 roku, okej. Okay. Stacja znajduje się przy opuszczonym forcie. Myślę, że opuszczonym forcie będzie najlepszą opcją. To moja stara sypialnia. Okno dalej nie jest naprawione. Stukło się kiedy znikąd treść mówi piorun, Alex i brat James bawi się wzbieg. No to była taka opcja lepsza. Chyba znam to logo. Wiecie, że taka... że tu jest po prostu biuro, czy coś tego typu. Takie, wiecie, asesowa biuro, nie? Wow, losujemy czapę. Dzieliście w ogóle dla postaci PD i 500 kasy. To jest mega dużo. A teraz wypłata. Udało nam się dzisiaj zarobić 3000 rowskich szylingów. A koszty... wniosły 4, okej. Okay. Okej, okay. O, my dalej dostajemy czapkę. O kurde. Siema, siema. Dobra, i teraz uwaga, zobaczę spytą czapę. O kurde, taką czapę żeśmy dostali. Ona niestety nie ma żadnych statystyk, ale w sumie fajna czapa. Taka do jakiegoś wystroju czy coś, także nawet bardzo spoko to wygląda. Dobra, w takim razie to jest chyba na tyle. Bo tutaj nie widzę niczego innego. W chyba zadankach, także no. Mamy już wszystko zrobione, więc no. Także dajcie opinię, jak to wam się podobało ogólnie. Zostawcie łapencję w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A my się widzimy w sumie już za tydzień. Pamiętajcie, że niedługo będzie taki live, a jest okazja zakończenia wakacji, taki letni, także no. Także trzymajcie się i siemano!